Skusza Redeco. www.redeco.pl. AZS PWSZ Wałbrzych to Beniaminek Ekstraligi. W rozgrywkach spisuje się nadspodziewanie dobrze. Na koncie lokalnego rywala 7 punktów. Dwa mecze Wałbrzyszanki wygrały, po jednym zremisowały i przegrały. Komplet punktów zainkasowały po starciach z AZS-em Biała Podlaska i Gosirem Piaseczno. Podzieliły się punktami, zresztą podobnie jak wrocławianki, ze Sztormem Gdynia, a w ostatni weekend piłkarki spod Chełmca przegrały na własnym stadionie z Medykiem Konin aż 0-4. Co ciekawe, Wałbrzyszanki zajmują piąte miejsce tuż za wrocławskim AZS-em. Akademiczki ze stolicy Dolnego Śląska po przegranej na inaugurację ligi z ekipą z Lubina zyskały formę chyba optymalną. Świadczyć o tym może 7 punktów w 3 ostatnich meczach. AZS do tego gra bardzo przyzwoicie. Mitechowi Żywiec i AZS-owi Biała Podlaska wrocławianki wbiły aż 8 bramek. Nieco lepiej mogły spisać się ostatnio na Wybrzeżu, ale remis ze Sztormem też może być cenny w końcowym rozrachunku. Sobotnie spotkanie powinno dostarczyć kibicom sporych emocji. Przecież to derby, do tego pierwsze na tym szczeblu między ekipami z Wrocławia i Wałbrzycha. Gospodynie będą faworytkami, ale Beniaminka absolutnie nie mogą lekceważyć. Początek spotkania na stadionie Przymianowskiego w sobotę o godzinie 11. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl.